polecajkach przyjrzymy się minionkom. Są to przezabawne, małe, choć nie do końca niewinne, żółte stworzonka z wielkimi oczami lub jednym okiem, które zawsze poprawiają nam humor. Uwielbiamy je za ich głupkowaty sposób bycia, za te wszystkie liczne gafy, które popełniają. Żyją na Ziemi od niepamiętych czasów. Były na niej długo przed człowiekiem i pozostaną na niej, nawet jeśli wszystko zniknie z powierzchni. A dlaczego? Bo są nieśmiertelne. Wszystko zaczęło się w 2010 roku filmem Jak ukraść księżyc. Gru wraz z minionkami planowały atak na naturalną satelitę Ziemi i wtedy pojawiły się one, trzy małe dziewczynki, które dostrzegły w naszej wyrajnie coś niezwykłego, czyli dobro. Minionki sprawiają, że na naszych twarzach pojawia się uśmiech. Z nimi jest jak z promieniami słońca, które nas ożywiają. Bo jak sami wiemy, żółty to kolor, który zwiększa świadomość, tworzy jasność, oświetla drogi. To oryginalność, pomysłowość, przyjaźń i otwarty umysł. Sukces minionków sprawił, że bardzo szybko zrodziły się pomysły na kontynuację serii o żółtych bohaterach. I tak w 2013 roku powstają Minionki rozrabiają, gdzie tajemniczy złoczyńca zmienia nasze słodkie minionki w paskudne potwory, które pożerają wszystko na swojej drodze, a Gru musi je ratować. Żółci bohaterowie powracają w kolejnej części w 2017 roku w filmie Gru drugi minionki, by wraz ze swoim opiekunem oraz jego rodziną zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem dla świata. Ukradł największy brylant świata? Jak mogłeś pozwolić mu uciec? Zwalniam was! To mój ulubiony przytulak. Agnes, ale co ty robisz? Jesteś bezrobotny, więc sprzedaję zabawki. Przepraszam. O, mógłby pan... O, oczywiście. Tak, więc jak już mówiłem, mam... O, pa, pa! Kolejna kontynuacja serii planowana była na rok 2020. Jednak koronawirus pokrzyżował plany producentów. Ale my nie tracimy nadziei i czekamy na premierę filmu w tym roku. Natomiast w 2015 roku mogliśmy oglądać spin-off serii pod tytułem Minionki. Nasi bohaterowie, pozbawieni szefa, popadają w depresję. By uratować sytuację, Kevin, Stuart i Bob wyruszają na poszukiwanie godnego ich służby nikczemnika. W tym filmie również zobaczymy trochę historii minionki. Minionki żyją na Ziemi od niepamiętnych czasów. Mają niejedno imię, jak Dave czy Carl na przykład. O, a to Norbert. Norbert jest głupkiem, ale cel ma ten sam. Służyć najgorszej kreaturze pod słońcem. Syra banana! Miam, miam! Znaleźć tyrana jest łatwo. Nie stracić go. Oto już inna para kaloszy. Pozostało wypatrywać kolejnej okazji. Polecam wszystkim bardzo serdecznie animację o przygodach minionów.